Hej, cześć, witajcie moi drodzy. No, uspokoiło się już. Tak, moi drodzy. Dzisiaj sobie zrobimy. Spróbujemy, kurczę, zdobyć te karty dla Zoltana. W wcześniejszych odcinkach, znaczy to było już dawno temu, co nie? No dobrze. Jak chyba my tu, z kim my tu graliśmy ostatnio? Pamiętam, że wtedy mówiłem, że zadanie w Wiedźminie, tylko misje są nie ważniejsze, ale spróbujemy sobie zagrać, bo miałem iść w tym odcinku, wiecie gdzie? Na Skellige już, ale powiem wam, że tutaj mamy... wróć do Jaskra, czekajcie! A właśnie, jeszcze wiecie co? Pójdziemy do Jaskra. Oczywiście, że tak. Zapomniałem przecież o nim, no totalnie. I będziemy już mieli misję wykonaną już tą. Bardzo fajnie, dobra. No tak miałem iść na Skellige, co nie? A, i powiem wam tak. Moi drodzy. Ta misja dla Nidasa, dobrze mówię, dla Nidasa, czy źle powiedziałem? Czekajcie chwilę. To będzie 13. Nidas, tak jest, Nidas. Jednak to będzie na Skellige, wiecie? Wyczytałem właśnie jeszcze temu. Ale mniejsza o to, to nie przed odcinkiem jeszcze, jak przed nagrywaniem właśnie jeszcze sobie wyczytałem te informacje o tej misji, wiecie. I to będzie jakieś szukanie perł w kolejnym odcinku zapewne, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Bo nie wiem jak to będzie jeszcze z tym statkiem, co nie na Skellige. Coś to cuchnie. Składające się mięso. Ludzkie mięso. Zaczynamy w G-dur. No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. To naprawdę nieźle. Też mi się podoba, szczególnie dekoracje ścian. A jest w ogóle coś nowego na rysowanie? Priscilla wybierała. No, trzeba przyznać, że masz... Pamiętam to. Altowi. Co nie, ale... A co z Latrekiem? Kurde! Masz plakaty? Oczywiście, że mam. Latrek powiedział, że je przyniesie. Świetnie! To będzie naj... Kiedy? Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko... Ojaj! Dzięki za wszystko. Drobiazg. Nie podoba mi się teraz w tej chwili te lagi, ale co zrobić? Na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. Nie. Dzięki, jakoś nie mam ochoty. Nie. Jak chcesz. To się pi. Znaczy się napie, nie pi. Majster mówił, że rozmawiałeś z Kryszciną. Jaki majster? Rozmawiałem. Że jesteś gruby i śmiercisz. Nie, nie będziemy obrażać naszego przyjaciela Jaskra, nie! Nie jest do końca normalne. Co? Że jesteś odpowiedzialny. Zgrywasz się. Nie tym razem. Dobra, koniec już tej misji, czy jeszcze nie? Ciekawi mnie jedna rzecz. Ci się udało... No łatwo nie było. Tak ją rozochociło szpadę. Czyli... Serio? Nie? No szkur... Zwariowałem. Za kogo ty mnie masz? Właśnie. No. Jaskier. Dobra, koniec już tej misji, czy jeszcze nie koniec? Tu. Mam nadzieję, że już koniec tej misji. Spóźnij się, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wieczór. O kurde, bez lagów. Oczywiście, że nie. Dobra, oj.
Naprawdę. Wiedza próżność nie zna granic. Jeju! Mistrzu Jaskrze, Pryszcila, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna, kto się... O kurde! Oj. Napadł? Ranił? Już idę, Geralt! Jasne, chodźmy. Dobra, chodź. Kurde, tylko nie te lak! Czego tam? Pylomeuszy? Czy jakoś tak? Mniejsza o to, co nie... Kurde, gdyby nie te lagi wpierone przy tej przy stęce tej... Priscilla, wyjdzie z tego? Zapewne tak. O Jezu. Stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś... Krewny? Nie. Przyjaciele. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach. Wystarczy tych uprzejmości. Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przy... Kto jej to zrobi? Kto jej to zrobi? Tego nie wiem. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? Ktoś prowadzi śledztwo? Pewnie tak. To nowi Gret. Na stosach kończą... Kurde, co jest to gro dzisiaj? Co jest? Geralt. Wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi... Znajdź. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy. Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji. O, dobry top, dobry. Powiedziałeś. Tak, panowie. Wpuszcza mnie do kotnicy? Myślisz, że wpuszcza? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam... Często? Tak często, jak wymagają te... Widzę, że praktykujesz ciekawe metody. Pomówimy o tym po drodze. Tak, idziemy, oczywiście. Tak, gotowy i ze... A tu lagi. Dorwę go jasnie. Choćby to był sam hierarcha Hemelfa. O jeju. Dzięki. Ale smutna muzyczka teraz. Idź przodem. Kurde, tak ładnie... ...gi są. Żeby się wkurzyć. Żebym się wkurzył, tak. To na czym polega ta profilaktyka? Jezusie. W kanałach. Może tym razem... Ja pierdzie... Co jest to grą dzisiaj? Kurde. Ja pierdziule. Nie, tego nie, tylko śmiertelne grzechy, właśnie, to chcę zrobić. Masz się nie lagować dzisiaj, gro, w piruny. Od dłuższego czasu wyciągnij broń. To tylko utopce, to słabe. Obrywa baba wodna. Nie będę podchodził. I runy. A ty. Oj, uciekaj doktorku. Jeszcze żyje, nie żyje. Kurde. Skubana. Uciekaj. A nie, ona dobra, okej. Okay. Myślałem, że ona... Padnie. Johna wystrzeli, Boże. Też już coś gadam, nie wiadomo co. Co nie? O nie, kolejne. Kurde. Takie mam uczucie teraz, jakbym grał w Gothica 3. Na maksymalnie. O, na bardzo wysokich. W piruny. Czego ta gra laguje? Kurde, gram na niskich. W piruny, no bez przesady już. Kurde, ta gra powinna chodzić 30 FPS. Oj tam. Nie będę tu się denerwował, bo nie ma po co. Szlagby to. Co ich nie powybijam, przychodzą następni. Dobra, tylko się nie, denerwować. Proszę, tylko się nie denerwować. Obiecuję.
Tylko się nie denerwować. Gdzie teraz? Do góry? Tak, już niedaleko. Jak ja mam wejściu? Ten! Kurde, jak ten? Miałem wejściu. Bez eufemizmów. O Jezu. Rany się zagoją, ale nie wiem, co będzie z głosem. Zamieni się w potwora. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Dobra, spokoj się, ta gra wreszcie. Możesz na to jakoś zaradzić? Kurde! Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Ej, ten kurde, ten idiota. Nie, żartuję. Nie będziemy go wyzywać, co nie. Zatrzymał. O, brawo. Brawo. Jesteśmy na miejscu. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Dobra. Spieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić. Oj! Albo wielebny Nathaniel pastorka. Dobra, pokazuj mi drogę, bo ja nie wiem, który do miś. Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. Kurde. No i co? A, okej. Okay. Wygląda, jakby dorwały go trupojady. Co? Szukajmy dalej. Jeju. Tu coś jest? Człowiek. To nie to ciało. Nie, to jest jakaś kobieta. Tam dalej chyba. O nie, tu. Powiem wam, że mnie to już też powoli denerwuje, te lagi. Lub dwie sekundy, no kurde mole. Uspokoisz się, Wiedźminie. Czy się ta gra uspokoi wreszcie, czy nie? Czy mam sobie zmienić, kurde mole, w piruny? Aha, już wiem, dlaczego tak jest. Dobra. Może teraz będzie działać. To nie to ciało. Dobra. Szukajmy dalej. Kurde, nie strasz mnie. I znowu lag. Zostawię te gry w piruny. No kurde, bez kitu. Człowiek, to nie to ciało. Dobra, idziemy dalej. Kurde, gdzie to może być ten krasnolud? On może być na całym tym przecież. Zapomniałem totalnie, że może być tam dalej też. No kurde, uspokoisz się, gro. Żebyś tak nie lagowała. Czekajcie, co ja w ogóle mam tu w ogóle włączone? O, właśnie. Liczebność postaci. Kurde, nie wiem, co tu w ogóle włączyć. Piruny, niech będą te wysokie, kurde. Nie będę się denerwował, co nie? Dobra, tu nikogo nie mamy. Tutaj! No nie wiem, tutaj może być... Ale ja tutaj byłem, chyba. To chyba on. Tak jest, on. To ona. Przypominam, że u krasnoludów broda nie jest cechą płciową. Serio? To chyba... A, albo ta... Sam nie... To ona. Przypominam, że u krasnoludów broda nie jest cechą płciową. Krasnolud, te palce. Dobra, a ten? Szukajmy da. Jest, to on na pewno. Zgrubienie na palcach, trociny w brodzie, ubranie lekkie od żywicy. Świetnie. Mam nadzieję... Nie robi, zaczynaj se. Od czego? Od wszystkiego! Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. No. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Po kolei. Kurde, gdyby nie te lagi, to by było bardzo dobrze. Na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je mamy. Bardzo ostrym narzędziem. Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie.
ale są też ślady obrzęku. Obejrzyjmy jego usta, oczywiście, że tak. Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Nie mogę się patrzeć w ogóle. Sprawdźmy oczodoły. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń. Ale nie wiadomo. Ta syreneczka. Bo Priscilla trochę powiem trudno wymówić te imię. Morderca wydłubał mu. Albo niech będzie Priscilla, czy jakoś tak się to mówi. Na to wygląda. Patrząc na ranę. Rzućmy okiem na co innego. Tułów. Obejrzyjmy tułów. Tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana. O kurde. Otwórz jamę brzuszną. Ujoj, serio. Kurde. Porąbało cię. Będzie mocno śmierdzieć z gnizda. Porąbało cię. Robisz. Kurde. No bez kitu. Formalina. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. Dobra, szybciutko trzeba będzie to... Rzućmy okiem na tę bliznę. To bez znaczenia, zobacz. Obejrzyjmy. Obejrzyjmy ranę. Obejrzyjmy te rany. Czekaj, o kurde. Tu jest coś jeszcze. Tu jest. To może być przydatna rzecz. Alda, Geralt. Ojoj. Kurde, ojoj. Kurde, te lacie mi. Co mam zrobić? Komputer wyrzucić z okna. Nie, lepiej tego nie robić. Jajo jakiegoś płaza. W jedynce serio salamandry będziemy atakować? Pamiętam to. Jeju. Pamiętam w jedynce. Dobre, dobre to jest, że przypominają o czymś takim, co nie? Po tylu latach. Czy w ogóle w... Wiecie, dwie części temu to było, co nie? Dobra, sprawdźmy inną część ciała. Kurde. Ręce, nogi i... Co? Genitaliów. A co tam? Chcę obejrzeć jego... O Jezu. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. A może być. Przekonajmy się. Ściągaj mu kiła. Czesna faza, nie ma przerzutów. O jej. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja. Dla zabójcy. Dobra, to... A. No, runy, to by było bardzo dobrze. Bym się cieszył bardzo. Pokrzywdzony. Coś ciekawego na nogach? Pewnie. No i pięta. No i... tego krasnoluda. Ja... Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Ale nie widzę tego. Mocno coś kopnąć. Już przed tym, jak kopnął w kalendarz. Co? Nie wiem, czy to dobry moment na żart. Kalendarz? Kurde. Wybacz. Lekarze... Dziwne. ...trochę inną. I słabo. Obejrzyjmy dłonie. Pewnie go... Tego bym się spodziewał. Mówisz z doświadczenia. Z doświadczenia. Więc może innym razem. Dobra, starczy. O, jeszcze lat... jak to się nazywa? Starczy. Dialogu z nim. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż... Dwa lagi. Tom. Ojoj, nie wiem. Papierdziule. Oj, nie wiem, bieremy szyby. To rodzaj jakiegoś chorego rytuału. Widziałeś to? Wiecznego ognia. Czyżby kapłani? To byłoby jeszcze zbadać tętro. Fabian Meyer. Ojoj, a ty kim? A ja jestem Hubert Rake, coroner. Przeszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczy. Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jaku, chyba trzeciej klasy. Znaczy, dobre. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytą. Ojoj. Gdzie znaleziono? Gdzie znaleziono ciało tego cieśla? To ważne. No szpiruny. Prowadzicie śledztwo? Wracając do cieśli. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie, nikogo nie... Oj, spokojnie! Wiem, ale... Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast!
jak wasza wielebność. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nataniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałby? No, ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też... Dzięki. Ale żeś mi dużo powiedział, ziomuś. Dużo, bardzo. Dużo, bardzo dużo. A za dużo. Nie, żartuję teraz. Mogłeś powiedzieć, że... No właśnie. Mogłeś powiedzieć, że znasz Kolonela. Może byśmy sobie oszczędzili. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. To ja decyduję. To stara historia. Ale skoro ja im przewodziłem. Ale żeś mi dużo powiedział, kurde, to mi się normalnie... Trofów jest wiele. Warsztat swego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Gdzie napadnięto na plecy silne, mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu muszę. A ja mam na ciebie. No właśnie, też mam na ciebie oko. Joachimie, dobrze mówię? Tak. Dobra, okej, to po kolei. Znajdź zbieracza. O, strażnik. O, to jest jakaś inna droga jeszcze. Ale fajnie. Dobra, może teraz nie będzie lagować, bo jak będzie, to ja nie wiem. Nie wiem. Ojoj, a co wy to robicie? Strach na ulicę wyjść. Eustachy! Stachu! Po czym poznałeś? Nie wiem po czym. Po imieniu. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Majera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Mieszka też nie miał. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co ma pod... Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co poda? No pewnie, że będę. O, jak zwykle pieniądze to są łapówka pewnie. Co przy nim znalazłeś? Drobiazgi. To ludzka skóra i silna. Imię kolejnej ofiary. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś preszczyli. Jak nazwał ją? Ja. Uspokoił się, ziomuś. Bo ja nie żartuję. Kurwa, za co? Za co? Za to, że... Za całokształt. Żeś mi nie powiedział prawdy, ty. Eustachu. No i leży. Nie mogę. Wstawaj, ziomuś, chodź jeszcze raz. Chodź, pobijemy się. Która to powiedziała? Ja. Odwal się, nic więcej nie wiem. Sam się odwal, ziomuś. Dobra, idziemy dalej, czekajcie. Co my tu możemy zrobić, by zbadać zaułek, który ma pewnie to prysilne. Dobra, daleko. A, dobra. A tu kurde tyle ofiar, że hej, co tu się stanęło? Nic, nie wiem. Napadają na ofiary jak złodzieje. Oj, moi drodzy, widzimy się chyba po przerwie. Okej, moi drodzy, witam was z powrotem po przerwie. Może będzie dobrze teraz, ale nie wiem. Dobra, ale to jest normalne. To jest normalne, Wiedźminie. Znaczy w tej grze tylko. Niestety. O Jezu, już się zaczyna. Widziałeś jakieś cielecinki? Dobra, już uspokoisz się, gro. O, czwarty. Ile jeszcze będzie? Jestem ciekaw ile, czy będzie jeszcze raz, czy nie będzie. Piąty. W ciągu 30 sekund. Szósty.
Co tu zrobisz to gro? Co tu zrobisz to gro? No nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem. Dobra, czekajcie, bo tu tędy trzeba wejść, tak? O, siódmy, zaraz będzie 55. W życiu są tylko... Myślałem, że zaśmiała w życiu co tylko piękne chwile. Tego Zenka Martyniuka. Ojeju. O. Koksownik? O tej porze roku? Koksownik? O kurde, co tu robią koksownicy Wiedźminy? No dobra. Ludzka, może byś sili. Ale o co chodzi? Ej, siostra, to on? Co jest? Skąd mam wiedzieć? Zobaczymy, co zrobi. O co, kaman? Ci ludzie coś wiedzą. Ci ludzie coś wiedzą. Dalej, kurwa! Spadaj, ziomuś. Podnieś, o. I ją zaatakowali. No to się wjebałeś. No chodź tu, kurde. I po co wam to było? Ja sobie tu postoję, popatrzę się na was, jak palicie się. To się... Bo dostaniecie ode mnie. Co wy to 2 lata, kurde? O, ja ci zaraz dam ci... Keira? Keira? A co ona tu robi, skubana? Co tu robi, skubana? E? Co tu robi pri... Mnie oprawisz? Takiego spoczęcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co? Chyba to jednak nie ona jest. Nie. Co szukam? No co się... Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jakiegoś... Ja tam niewiele wiem. O właśnie, przyjaźniłaś się. Sila była twoja... Przyjaciółką. Nie. Zamierzałam skończyć z burdelami. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz? Tak. Można mieć gorszą. Wiesz, że pryś... O, kochanieńki, pewnie, że wiem. Dopiero teraz. To się nie zaczęło. Siem, rekord. Już tak. Pamiętasz imiona tych ludzi? Bywaj. No. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Pewnie staniemy grzecznie z boku. No, mam nadzieję, kurde. Ale mi dzwoni. Co ci tam dzwoni, Pieruny? Czekajcie, tu coś chyba było jeszcze, czy mi się wydawało? Ajaju. Czekajcie, tu, o, tu coś jeszcze jest. Ziemska stopa, to mógł być morderca. O, jeszcze coś z krzaku, mamy, o. Ze strachu taki blady jesteś? Pewnie. Zapach. Formalina. Formalina. Zbadaj, co? Miejsce śmierci. Kogo? Dobra, idziemy, nie ma czasu, co nie, do tego miejsca. Kurde. Wiedziałem, że te kurde, te ubogie ubodzy mieszczanie, o to mi chodzi. Oni zaatakują, ja to wiedziałam, bo tu jest jakieś miejsce takie... Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kolejna ofiara? Nie fajnie. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte. Dobra, i zaraz... No dobra, ale chciałem cich na mapie sprawdzić. A nie, dobra, okej. Okay. Pierdziule. Ojeju. Puk. Jest tam kto? Pewnie. Won, bo psami poszczuje. Czer... Spokojnie. Chodzi o Fabian... A, chyba, że tak. Siadku! O, kimże ty jesteś? Z kim mam przyjemność? Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Gu... Majer. Dobre. Daliście. Teraz będzie po prostu Majer. Majerów. Teraz, panie, to będzie likwidacja. No, to co chcę? Ło! Dobrze, że się nie walnąłem w mikrofon. To by było nie fajne. Nie, żartuję, nie rozleciałby się. Tylko by spadł na biurko.
Ludzie z dotarłem, już go ład... Rozmawiałeś z sąsiadami? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy. Ich obchodzi byle kres. Ojej. W Rosji też by nie pomogli. Mój brat miał jakiś wrogów? Nie. No właśnie. To on raczej porównać Nowigrad z Rosją. Fabian był dobry krasnolud. To jest to samo, tylko tu wypadków nie ma. No serio. Nowe narzędzia dobrego. Potem chodził za taką jedną, wołał to. Powało, Nugusie. Może się zapokuł. Fajnie ci się zrobowało. Wiesz, gdzie ją znajdę? Teu. Na cmentarzu. Umarła parę dni temu. I ale spokojnie, w łóżku. No pamiętam, Geta Sandras Alfons. dobra, dość gadania. Dobra, dość. Muszę się tu rozejrzeć. Okej. Okay. Proszę. Dobrze, 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 Gusie. Spokojnie. A gdzie są te psy? O proszę, Chops GTA 5. Nie, serio, ładny piesek, ładny, ładny. Podobny nawet do niego. No czy szukajmy, wiecie, tych tropów, to nie da nadal. Kurde. Praktycznie tak jak było w... Czekajcie, kurde. V. O, tu. V, dobrze. Okej, okay. Co? Kazanie zatroskanego 2 i 3. Dziwne, dziwne to jest, powiem wam szczerze. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jakie... O, proszę. No, co to kurde przesunęło? Dobra, czekajcie, co tu jeszcze mamy? Kurde, zbadaj. Tu właśnie leżał Fabian, jak go znaleźli. No okej, dobra, ale kurde, gdzie są kolejne... Kolejne ślady, no w piruny. Czekajcie, tu coś mamy jeszcze. O, proszę. Ktoś tu chyba coś ciągnął. Czy jakieś takie dziwne ślady. No, nawet. O, tam coś jeszcze. Kurde. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Bramki krwi. Tu właśnie leżał Fabian. No dobra, okej, okay, ale... Kurde. O! Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd... Co otwórz, będzie bardzo dobrze, będę zadowolony. A może coś tam będzie ciekawego. No właśnie, zbadaj wam. No tak, tylko lagi są jeszcze. Właśnie, jestem ciekaw, kurde, kim może być ten... Ten morderca tej... Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że... Ktoś pozbył się większości krwi. Wątpię, że zostawię na jego plamy. A sobie wezmę złamane graby. O. Nie mogę tak. Dobra. Kurde. Dobra, tu jeszcze krzesło media jest. Powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. O właśnie, kopnął go. Aha, okej. Okay. Wszystko już? Przyjrzałem się bardzo. No i. Zwłaszcza kobiety. Nie widziałem jeszcze takim biustem. A no, to sprawka Fabiana. Mówiłem mu trochę zmniejsz. A on, że takie się dobrze sprzedają? No i sprzedawały się. Dobra, wiem już. Wiem już, co się stało. Morderca dopadł Fabiana w warsztacie. Oszczędźcie szczegółów, to nie na moje... Już skończył, wywlu. Ale po co? Po co to wszystko? Jak jest rozmowa z tym krasnoludem? Jemu. Jeju. Dobra, dość gadania. Znowu ta sama dobra, opcja. To już się więcej nie dowiem. Bywaj, dobra, idziemy dalej. Dobra, zamykaj już drzwi i idziemy sobie stąd. Bo tu nie wolno przebywać zabójca. Czy kto tam, nie wiem. Dobra, spokojnie, piesku, kurde. No idź. Dobra, idziemy do tego koronera. Ej, uważaj! Na co ja mam uważać, ziomuś? Dobra, idziemy do tego koronera, bo nie ma czasu też. Za bardzo, nie? Ojeju, czekajcie. Kurde. Kurde, kilka odcinków temu, czy tam w przednim odcinku było bardzo ładnie, gra chodziła bardzo dobrze, a dzisiaj, kurde,
co się tej grze odwala dziś, w tym odcinku, to nie... Ojeju... To lag, nie chcę się tego już liczyć, bo to już, powiem wam... Nie tędy, tylko tędy. Powiem wam, że mi się już to znudziło już, to oglądanie tych zacinek. Ja na to, powiem wam, nie będę zwracał uwagi. Ale z drugiej strony... Dobra, gdzie jest ten koneser? O Jezusie, ile tu tych... Ojeju, tędy, czy nie tędy? O, jesteś. O, Geralt, tak? Dobrze, że... Miły gość, zwłaszcza. Postawiłeś się niezapowiedziane i wątpliwym towarze Aniela. Nataniela? Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakich interesach? Wie w śledztwie. O, proszę. Dobra, nie będziemy gadać. Zacznijmy sekcję. Nie będziemy gadać już na temat tych poprzednich. Wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Aha, tym tu już wiem czym. Następnie sprawca usunął oczy i w miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i ludzkiej skóry. O kurde. To wiadomość od mordercy. O proszę. Patrycja Wegel. Wegelbud. Tak, byłem nawet w jej posiadłości. Muszę do niej jechać, teraz. O kurde! Czyżby to była ta... Czekaj, Wegelbud. To nie jest ta przypadkiem ta, co... Ten ki? To chyba ta. Tak jest. Tak, to jest ta. Co ty? Co? Wy sobie chyba... Co? Czego tu? Co? Rezydencja? Dobra, czekajcie. Most Świętego Grzegorza. Okej, dobra, wychodzimy stąd. V. Co wy... Co to jest? No, V! Śledźcie zadanie! O Jezusie. Ale powiem wam, że... Czekajcie, kurde, zaraz, gdzie jest w ogóle ta misja? Wyścig? Nie, to nie jest to... Co jest to misja? Dobra, wyjdę stąd, kurde! No V, śle się zadanie! Czekajcie, tędy się wychodziło? Chyba nie. Oj, to nie tędy, czekajcie, kurde. Tędy właśnie. Bo coś mi się wydaje, że nie. Czekajcie, zaraz, bo ja chyba źle idę. Chwila, no. Kurde. Nie, serio, bez kitu. Kurde. Jakie to wkurzające jest już. To nie tędy, kurde. Jeju, jakie głupie to miejsce jest w tym... Nie, to jest w tym miejscu powinno być, tylko jak stąd wy... Ojeju, dobra, tędy? A, tędy! O, już znalazłem wyjście, jeju! Do następnego, wasz mość. No, do następnego, no, do następnego spotkania, pa. Dobra, chcę mapę, raczej mapkę. Dobra, czekajcie, gdzie to byłoby bliżej? Na rynek czy na most świętego? Chyba na rynek będzie bliżej, co nie? To tędy co przyjdziemy. A co tam? Czekajcie, dobrze idę tędy w ogóle? Żeby nie było tak, że źle. Okej, dobra. I, sam i teraz chyba na górę, tak? Dobra. Kurde, dzieci biegną jak głupie, jak oszalałe, w piruny. Nie, nie ten. Serio, nie tędy. Ojej, czasami mylam się w ogóle w tym mieście. Ale jesteśmy już tyle czasu, kurde, powinienem już, kurczę, wiedzieć te wszystkie miejsca, co nie? Gdzie to jest, w jakim, w którym miejscu właśnie. No Jezu, a tak to ja zwykle muszę znaczy w ogóle gubię się w ogóle w tym mieście.
Kurde, klawiatura nie chce działać, coś jeszcze na dodatek, ojeju. Nie fajnie. Dobra. Czekajcie, Wegelbud, kto to był? A, ja pomyliłem, wiecie kogo? Tych, jak to się nazywa? Co w mieście są? To co, niby jej ją uczyłem, wiecie, szermierki. Co jest? To nie fajnie. A ty tu czego? Muszę porozmawiać właśnie. Muszę porozmawiać z panem. Mi się zdaje, że była obdarta. Grozi jej śmierć, albo mnie wpuści. A jak pozwolę ci wejść i okaże się... Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić... Niech będzie. Dobra, Jezu, Wiedźmin jest tylko bez numerów. Ojej. O jest. A to ta... O, Geralt, jaka miła niespodzianka. A witam, witam. Ale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Nie ma czasu na tłumaczenie. Nie ma czasu na tłumaczenie. Ciężko mi w to wszystko. Pozwól za mną. Tylko troszeczkę szybciej się rusz, dobra? Okej. Okay. Ognisko jak na Beletein, tylko pora roku się nie zgadza. Widać, że coś czuje wspólnego z tym. Mówiłam, że moja matka jest smutna. Widzisz, przeżywa kryzys wiary. Dość no dobra, kurde. Byłyśmy w Nowigradzie. Jeju. Ja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Dobra, kazała mnie to... Jezu, co ty gadasz? Jakiś... Spalić, a potem zamknęła się u siebie. Idziesz czy nie idziesz? Śpieszmy krok. Kurde, gadasz tylko. A ty myślisz... A ty... Ja wiem, co ty kombinujesz, kurde. Dziewczyno. Ja wiem, co ty kombinujesz, że... Takie przypadki. Pewnie. Pewnie, ja znam takie przypadki. Bardzo dobrze znam. Że ty będziesz tu mnie zatrzymywać. Mimo to wejdźmy do środka. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. O! On wybiegł drugimi... Co? Co jest? O kurczę, te lagi w piruny. Kurde, no jeszcze kurde się gubię, ja pierdziule. Szybciej. Nie mam czasu, spaduwa, głupie psy. Głupie psy jeszcze mnie atakują. W piruny. Zabił. Poczekaj, man. Przecież ja nie jestem morderco, kurde. Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. W sumie, zabójca i tak... Co za... Ja pierdzielę. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Tak... To debil z tego. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Co za głupi... pajac! Moja matka, czemu jej to zro... Bo obraziła wieczny ogień. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabój... Dobrze, ale zrób... Nie... Dobre. Połamane paznokcie, sińce, broniłaś... Ojoj! Jest wiadomość. Słodka Anneke, uternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Dobra. Dobra, znajdź słodko Annekę. O, lis sobie podniosł. Kuternodze Katarzynie. Dobra, jest... O, zakazanie za... Jestem ciekaw. Pomnijcie. Dobra, idziemy... Ojoj, 1200 metrów? Ojoj. Dobra, idzie...
Ja pierdzielę, Boże, przestraszyła mnie, skubana. Jeju, aż drygłem się pojam przed chwilą, jak ona wrzasnęła to. Ta. Kurde, zanim w pioruny wyruszę, stąd minie 50 minut i będzie 50 lagów. Wyjścia oczywiście tej... Ajaju, Boże. Masakra z to gra. No czy z moim sprzętem. Jednak sprzętem, nie grą. nie gra, tylko sprzęt mój. Kurde. Oj. Co mi powie? Ajaju. Dobra, lecimy do tego znaku drogo... drogowskazu, nie znaku drogowego. Boje. Boże, co ja gadam już. Do tego drogowskazu, a nie... Tutaj, dobra. Kurde, zanim dogonię do tego drogo... Już? Spokojna gra, już czy jeszcze niespokojna? Dobra, gdzie tu będzie bliżej? Co? Odnajdź... Aha, słodko Annek... Czekajcie. Niech będzie brama portowa, a co mi tam? Dobra. O, jak się szybko wczytała gra, no proszę. Bardzo pięknie. O, już... Ach, jak ja to lubię, bardzo lubię. Dobra, idziemy. Albo zrobimy tak, pójdziemy sobie w kolejnym odcinku, odnajdziemy to słodką Annekę i zobaczymy co będzie później. A w tej chwili z wami się żegnam i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!